Eminencjo, księże kardynale, szanowna pani dyrektor i panie wicedyrektorze, gospodarze tego miejsca, magnificencje, państwo i księża rektorzy, szanowni państwo profesorowie i księża profesorowie, szanowny panie dyrektorze, przedstawicielu Ministerstwa Edukacji i Nauki, czcigodni księża dziekani wydziałów teologicznych w Polsce, czcigodni studenci. Tak naprawdę od ponad pół roku, może trochę więcej, Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Akademia Katolicka w Warszawie prowadzi cykl debat pod nazwą Pro Tempore Dialog Nauk. I celem tych spotkań było prowadzenie dysput interdyscyplinarnych na tematy ważne dla naszego życia naukowego. Do tej pory odbywały się one w formie online. Dziś jest po raz pierwszy to spotkanie w realu na debacie zatytułowanej Człowieka czy człowiecze zmagania o przyszłość. Nauka, kultura, wiara. Chcieliśmy w tej debacie móc usłyszeć, co każda z dyscyplin naukowych ma do powiedzenia dziś i na jutro o człowieku. Generalnie rzecz biorąc, nauka zmierza do zawężania, do specjalizacji, ale też wyostrza narzędzia badawcze. A my dzisiaj chcielibyśmy z tych specjalizacji uzyskać obraz w miarę całościowy, obraz człowieka. Mówiąc krótko, chcielibyśmy jakby pozbierać kamyki do mozaiki, która nam pokaże, jaka jest kondycja człowieka i co jest dzisiaj problemem człowieka na dziś i na jutro. Zaczniemy od ekonomii, medycyny, filozofii i religii. To pierwsze głosy. A później każdy z nas może wypowiedzieć swoje zdanie, przedstawić wyniki badań, podzielić się swoją opinią czy też przemyśleniami. Szanowni Państwo i drodzy księża, wszyscy jesteśmy do tej dyskusji zaproszeni. Nie tylko do obserwowania jako słuchacze, ale również uczestnicy. Mówimy o człowieku w czasie, kiedy za naszą wschodnią granicą giną ludzie. Zabijany jest człowiek. Czy w takiej sytuacji wypada w ogóle nam debatować o człowieku? Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński w swoich zapiskach odnotował pewne doświadczenie z czasów II wojny światowej. Był wtedy młodym księdzem. Ukrywał się gdzieś na Lubelszczyźnie. I któregoś wiosennego poranka widzi, jak rolnik sieje ziarno na polu. Podszedł do niego i zatroskany mówi: po co pan sieje, skoro tu wojna, idzie front? I w odpowiedzi usłyszał: to ziarno, gdy zostanie u gospodarza w spichlerzu, po prostu spłonie, a wrzucone w ziemię wyrośnie. Może komuś posłuży. Co my robimy dziś tutaj na tej auli? Właśnie siejemy. Siejemy słowo. Może komuś kiedyś posłuży. I tego chciałbym życzyć tym wszystkim, którzy tu przyszli i będą nas słuchać, żebyśmy byli siewcami wzrostu pięknego człowieka, szlachetnego człowieczeństwa. Poproszę teraz pana dyrektora Tomasza Pituchę o odczytanie listu pana ministra Przemysława Czarnka. Eminencjo, księże kardynale, magnificencjo, księże rektorze, szanowni państwo. To wielki zaszczyt i honor móc reprezentować ministra edukacji i nauki w tym tak ważnym wydarzeniu, w tym właśnie miejscu, tu i teraz. Zwłaszcza, że wydarzenie organizowane przez Akademię Katolicką, więc na problem człowieka i jego przyszłości możemy spojrzeć w świetle objawienia, które to z pewnością daje nam nadzieję na
na przyszłość. Pan minister, nie mogąc sam uczestniczyć w tym wydarzeniu, przesyła list, o którego wysłuchanie teraz poproszę. Eminencjo Przewielebny Księże Kardynale, Szanowni Prelegenci, Szanowni Państwo, dziękuję za zaproszenie do udziału w debacie naukowej Człowieka zmagania o przyszłość, nauka, kultura, wiara. Niestety na udział w tym ważnym wydarzeniu nie pozwalają mi podjęte wcześniej zobowiązania. Dzisiejsze spotkanie, które otwiera Warszawski Festiwal Teologiczny, ma niewątpliwie szansę przybliżyć nas do odpowiedzi na pytania ważne z punktu widzenia współczesnej debaty o człowieku. Kim jesteśmy, jaka jest rzeczywistość, w której żyjemy i jakie wyzwania w obecnej sytuacji stawia przed nami nauka, kultura i wiara. Cieszę się, że interdyscyplinarny charakter tego przedsięwzięcia pozwala na wspólne poszukiwanie rozwiązań i łączenie sił w poszukiwaniu prawdy o nas samych. Jestem przekonany, że organizowany w tym roku Warszawski Festiwal Teologiczny, który oferuje swoim uczestnikom wykłady, konferencje, spotkania modlitewne i inne formy prowadzące do głębszej refleksji na temat sensu życia, na stałe zagości w kalendarzu wydarzeń odbywających się w stolicy. Szanowni Państwo, cieszę się, że debata przygotowana przez Akademię Katolicką w Warszawie we współpracy z Komitetem Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk gromadzi tak znamienite grono badaczy, przedstawicieli różnych dyscyplin i dziedzin nauki. Jestem pewien, że wspólne dyskusje będą sprzyjały wymianie doświadczeń, a kolejne dni Warszawskiego Festiwalu Teologicznego staną się dla wszystkich prawdziwym świętem teologii. Życzę Państwu inspirujących debat oraz wszelkiej pomyślności. Z wyrazami szacunku, Przemysław Czarnek. Dziękuję za uwagę. W takim razie przystępujemy do naszej debaty i o poprowadzenie tej debaty poproszę ojca Janusza Pydę, który już od kilku miesięcy prowadzi z nami dyskusję i prowadzi i przewodniczy. Bardzo proszę ojcze Janie i proszę też o przedstawienie naszych gości. Szanowni Państwo, niewątpliwie wszyscy mamy wrażenie, a przynajmniej miewamy to wrażenie, że w ostatnich kilkunastu latach świat wypadł z normy, jak ktoś to celnie ujął. Świat wypadł z normy i tak jak mówię, nie chodzi tu tylko o wydarzenia ostatnich tygodni, ale o znacznie dłuższy czas. 2008 rok to kryzys finansowy, upadek Lehman Brothers, a później duży kryzys finansowy, który właściwie miał zakres globalny, kryzys migracyjny w tych ostatnich latach, konklawe, które odbywało się po raz pierwszy od bardzo długiego czasu za życia wcześniejszego papieża, pandemia, krytyka liberalnej demokracji z wnętrza właściwie kultury europejskiej, no i oczywiście wojna na Ukrainie. Te wszystkie wydarzenia przeczyły i wydają się przeczyć tezie o końcu historii, którą chętnie myślę, że za Fukuyamą byśmy przyjęli, bo ta teza o końcu historii jednak wieszczyła jakiś rodzaj spokoju. Proszę Państwa, ponieważ świat wypadł z normy, musimy trochę inaczej pomyśleć o zadaniach Akademii. Przyzwyczailiśmy się do spokojnych badań, do prowadzenia swoich dziedzin w bardzo spokojnym trybie, w trybie, tak jak ksiądz rektor powiedział, specjalizacji. I to był dobry tryb, bo żeby nauka mogła się rozwijać i żeby poszczególne dziedziny mogły się rozwijać, należy się skupić na konkretach, na szczegółach. Ale w tej sytuacji, kiedy świat wypadł z normy, wydaje się, że Akademia musi wrócić do bardzo, bardzo swojej dawnej, pierwotnej roli, to znaczy do przedstawienia jakiegoś spójnego obrazu świata, w którym się znajdujemy i w którym żyjemy. I stąd pomysł na cały cykl debat pro tempore i również na dzisiejszą debatę. Chodzi o to, abyśmy mogli z tych różnych szczegółowych obrazów, z tych różnych szczegółowych dziedzin ułożyć szerszy obraz tego,
co jest w tej chwili dla nas priorytetowo ważne do przemyślenia, do przeżycia i do i być może do zrewidowania, jeśli myślimy o naszych poglądach. Bardzo serdecznie witam naszych gości, najpierw prelegentów, tych, którzy zabiorą głos jako pierwsi, pana profesora Alojzego Nowaka, rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ekonomistę, pana profesora Marka Krawczyka, lekarza, chirurga, rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2008-2016, o ile się nie mylę, pana profesora Zbigniewa Stawrowskiego, filozofa szczególnie specjalizującego się w filozofii politycznej, filozofii społecznej z UKSW, z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz księdza profesora Mariana Machinka, teologa moralista, antropologa z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Proszę Państwa, porządek naszej debaty będzie wyglądał tak, że najpierw zabiorą głos nasi goście, później będzie możliwość włączenia się w debatę wszystkich osób, które będą miały taką ochotę, a którzy uczestniczą w naszym spotkaniu tutaj na sali, i później przejdziemy do pytań w takim wymiarze, jak czas pozwoli. Przekazuję zatem głos panu profesorowi Alojzemu Nowakowi i proszę o pierwsze wystąpienie. Dziękuję bardzo. Przepraszam. Księże kardynale, księże rektorze, koleżanki, koledzy, szanowni państwo. Dzisiaj to zadanie chyba, które Krzysztof postawił przede mną, jest prostsze niż kiedyś, kiedy miałem wykład w Akademii, dlatego że wykład odbywał się jeszcze w kościele. I ołtarz, krzyż święty za mną, i człowiek się wtedy zastanawiał, czy mówić prawdę, całą prawdę i tylko prawdę, czy rzeczy dotyczące blisko prawdy. Ja z zawodu jestem ekonomistą i zajmuję się głównie pieniądzem, sprawami poważnymi. Pieniądz jest sprawą poważną, z pieniądzem specjalnie żartować nie można. I Krzysztof wyznaczył mi dzisiaj taką rolę, żeby powiedzieć, czy wypowiedzieć się na temat człowieka w gospodarce, człowieka w ekonomii. Zadanie nie jest proste dla mnie, aczkolwiek spróbuję się podzielić pewnymi refleksjami z Państwem i zobaczymy, co będzie w dyskusji. Ale nie jest proste, bo widzę ten głęboki wzrok także księdza kardynała, który pamiętam z tamtego wykładu i pytania, które ksiądz kardynał zadawał mi jeszcze po wykładzie i do dzisiejszego dnia, więc muszę być ostrożny też w swojej wypowiedzi. I chciałem powiedzieć tak, że mniej więcej 30-35 lat temu Michel Albert napisał taką piękną książkę, Michel Albert, który nie istnieje, czyli grupa ekonomistów, socjologów i filozofów niemieckich i francuskich napisała taką książkę, którą zatytułowała Kapitalizm kontra kapitalizm. I w tej książce postawiono zasadnicze pytanie, prawie teologiczne powiedziałbym, a mianowicie zadano pytanie: człowiecze, po co żyjesz? Żyjesz, aby pracować, czy pracujesz, aby żyć? Postawiono w kontradykcji dwa kapitalizmy. Jeden tak zwany kapitalizm nadreński z ludzką twarzą, który funkcjonował w ówczesnych Niemczech, Francji, ale także w krajach skandynawskich, przeciwko kapitalizmowi dzikiemu, jak nazywano w tej książce, czyli kapitalizmowi amerykańskiemu i azjatyckiemu. I zadawano pytanie, czy warto posiadać 2 domy, 3 mieszkania, 4 samochody, helikopter i 5 rowerów i mieć tylko tydzień wolnego, tydzień urlopu, którego się nie bierze, bo się obawia, że jeśli ten urlop będzie się posiadało, czy weźmie się ten urlop, to przyjdzie konkurent i zabierze to miejsce pracy. Czy może lepiej jest funkcjonować tak, żeby posiadać 1 dom, 2 mieszkania, 1 rower, 1 motorower bez helikoptera, mieć 6-tygodniowe wakacje,
pracować być może nie 48 czy nawet 40 godzin w tygodniu, ale 30 czy 32 godziny. W tym czasie, czyli jakieś 30 lat temu, 35 lat temu, właściwie Zachód Europy, w Niemczech i we Francji, ale także w Skandynawii, opowiedziano się za tym kapitalizmem z ludzką twarzą. Koncerny zmniejszyły tygodniową ilość pracy do 35 do 32 godzin średnio. Wyliczono, żeby człowiek żył na odpowiednim poziomie, żeby miał zaspokojone wszystkie swoje podstawowe potrzeby, wystarczy pracy 3 razy w tygodniu po 8 godzin, 24 godziny. Czyli z jednej strony można powiedzieć tak, mieliśmy ogromny pęd powodowany rządzą, który zmierzał do bardzo silnego wzbogacenia się, bardzo dużego wzbogacania się, a z drugiej strony mieliśmy w miarę wygodne życie. I pytanie było takie, którą drogą pójść, którą drogę wybrać. Efekt najogólniej, można powiedzieć, był taki tego wszystkiego, że ta żądza pogoni za zyskiem, ta żądza pogoni za zyskiem także z kapitału spowodowała ogromny kryzys finansowy, który zaczął się w Ameryce, ale na Ameryce się nie skończył, tak zwaną finansyzację gospodarki. Doprowadziło to mniej więcej do zwiększonej ilości pieniądza w obiegu o około 8 razy, 9 razy w stosunku do potrzeb, jeśli te potrzeby mierzyliśmy wytwarzanym produktem krajowym brutto. Nastąpiła zwiększona kreacja tak zwanych aktywów niepożądanych, aktywów, za którymi nic się nie kryło. I efekt był taki, że doprowadziło to do wielkiego kryzysu finansowego, upadku wielu finansowych instytucji. Przy okazji Zachód, ta część Zachodu rozwijała się w sposób bardziej, moglibyśmy powiedzieć, równomierny. Społeczeństwo i człowiek w tym społeczeństwie utrzymywał własny rozwój, zdobywał edukację, pracował, bezrobocie było stosunkowo niskie. Moglibyśmy powiedzieć tak, patrząc na tę sytuację, że połączono trzy koncepcje, a właściwie cztery koncepcje człowieka, które w ekonomii się przewijały, tak zwanego człowieka ekonomicznego, homo economicus, tak zwanego człowieka społecznego, wywodzącego się z socjologii i połączenia tych dwóch elementów, tych dwóch skrajnych podejść, czyli człowieka ekonomicznego, człowieka socjologicznego. I następowała jeszcze pewna taka personalizacja człowieka, której przypisywano albo przypisuje się, albo rzeczywiście tak jest, że wywodzi się z chrześcijańskiej nauki społecznej. Czyli można powiedzieć tak, że 10-15 lat temu w efekcie tej dyskusji, z którą mieliśmy do czynienia, ale także w efekcie rozwoju nauk społecznych, system, z którym mieliśmy do czynienia w Europie Zachodniej w szczególności, ustabilizował się i następował, powiedzielibyśmy dzisiaj, taki pełny rozwój człowieka. Człowiek zdobywał, czy zaspokajał wszystkie swoje potrzeby społeczne, ekonomiczne, ale także te duchowe. Następowało coś, co pojawiło się później, dopiero 5-7 lat temu i co związane jest z równomiernym, o czym w Unii Europejskiej słyszymy, z równomiernym rozwojem człowieka, czyli nie tylko człowieka, ale gospodarki, czyli wzrost gospodarczy, rozwój człowieka, ale także ochrona przyrody, czy dbałość klimatyczna, dbałość o klimat. Wydawało się, że wszystko
pójdzie we właściwym kierunku i że właściwie w tym kierunku będziemy zmierzać. I na świecie pojawiła się grupa nowych krajów. Krajów takich jak Polska. Krajów, które znajdowały się właściwie, ani nie były w miejscu tego kapitalizmu dzikiego, pędzącego szybko i rozwijającego się, ani też nie były w tej sferze krajów zachodnich, które już funkcjonowały także w Unii Europejskiej. I można powiedzieć tak, że z jednej strony zaczęliśmy doganiać te kraje, które wcześniej się mocno rozwinęły, których poziom produktu krajowego brutto był stosunkowo wysoki, w którym potrzeby społeczne były zabezpieczone i w których to krajach zmniejszono tygodniową ilość pracy, którą trzeba było kupować bądź sprzedawać po to, żeby wytwarzać te towary i usługi. Teraz pytanie jest takie, czy Polska, czy my, czy te kraje, które wstąpiły do Unii, na tym skorzystały, czy zyskały. U nas, jak Państwo pamiętacie, pracowaliśmy wtedy oczywiście nie 40, ale 50 czy 60 godzin. Podobnie jak to było kiedyś w Korei, czy jak to było w Japonii. Czyli z jednej strony zmniejszyła się ta luka gospodarcza. Ten homo economicus w Polsce zafunkcjonował, można powiedzieć, w czystej postaci. Zmniejszyła się luka rozwojowa w sensie ekonomicznym, w sensie finansowym, w sensie nawet technicznym, ale nastąpiła dość duża atomizacja społeczeństwa. To znaczy przestaliśmy ze sobą współpracować, przestaliśmy spędzać ze sobą wolny czas, przestaliśmy mieć wyższe cele niż te podstawowe cele, które zaspokajają te podstawowe potrzeby z hierarchii Masłowa. Czyli z jednej strony ogromny postęp, a z drugiej strony nastąpiło jak gdyby w pewnym sensie odejście od zaspokajania takich innych wyższych potrzeb społecznych czy wyższych potrzeb człowieka. W międzyczasie także prowadzono dyskusje głównie w dwóch państwach, w Izraelu i w Holandii, jak powinna rozwijać się gospodarka. Jakie jest miejsce człowieka w tej gospodarce? Bo w ekonomii klasycznej człowiek jest jednym z trzech czynników wytwórczych: kapitał, ziemia i praca. Czyli jakbyśmy popatrzyli w takim bardzo skrajnym przypadku na człowieka, to jest tak, jak kiedyś w literaturze polskiej nieładnie nazywano człowieka. Można przeczytać w okropnych w tym okresie 200 lat temu, 150, 250, że to było narzędzie mówiące. Gawiedź albo tłuszcze, prawda? Od tego na całe szczęście odeszliśmy. Człowiek jest tą ważną częścią społeczną. Ale tak było i w tym początkowym kapitalizmie rzeczywiście tak to się kształtowało w Ziemi Obiecanej. Możemy to oglądać, te warunki pracy i warunki społeczne, jakie się wtedy kształtowały. I te dwa kraje, o czym wspominałem wcześiej, doszły do wniosku, że trzeba przygotowywać człowieka do właśnie 20-24-godzinnego tygodnia pracy. Bardzo się tego bano. Bano się publikować wyniki badań, bano się mówić o tym na konferencji albo obawiano się, bo nie wiedziano, jak człowiek zachowa się wtedy, kiedy na przykład co drugi dzień chodziłby do pracy albo pracowałby 4 godziny dziennie przez 5 dni i co będzie robił z tym swoim wolnym czasem. Jak będzie się odnosił mężczyzna do kobiety, kobieta do mężczyzny, czy nie będzie alkoholizmu, czy nie będzie kwestii kryminalnych i tak dalej. Jak zabezpieczyć to, żeby człowiek chodził do teatru, chodził do kościoła, chodził do biblioteki, co zrobić, jak funkcjonować. I trzeba powiedzieć uczciwie, że pandemia, z którą mieliśmy do czynienia, która w niektórych miejscach trwa bardziej, czy jeszcze dłużej, w niektórych się skończyła,
pomogła nam zrozumieć sytuację. Zauważcie Państwo, że ludzie nagle opuścili fabryki, opuścili swoje zakłady pracy, miejsca pracy i zaczęli żyć i funkcjonować prawie normalnie, online. Nic wielkiego się nie zdarzyło. Nic wielkiego się nie przydarzyło jak do tej chwili. Oczywiście z jednej strony można szukać negatywnych skutków pandemii, ale to jest pewien taki element pozytywny, który wskazuje, w jakim kierunku rozwój społeczeństwa może pójść. Okazało się niektóre elementy pozytywne, inne mniej. Te pozytywne to są takie, że możemy funkcjonować całkiem przyzwoicie, nie spotykając się i pracując online. Tym elementem negatywnym jest to, że pandemia pokazała, że w gruncie rzeczy możemy żyć bez siebie. Czy o to chodzi w życiu społecznym? Tutaj nie jestem tego pewien, ale warto o tym myśleć i warto to analizować. Pandemia także pokazała, że coraz więcej osób, coraz więcej spośród nas, także 60+, a nawet 70+, potrafi opanować technikę funkcjonowania, potrafi opanować działania takie, z którymi sobie nie radziła wcześniej, na przykład obsługę komputera, a nawet pisanie programów, korzystanie z programów komputerowych, technicznych i tak dalej. Jaka jest przyszłość? Jak prawdopodobnie człowiek będzie funkcjonował w tym zbiorowisku gospodarczym? Trudno jednoznacznie powiedzieć, ale tak zwany czwarty stopień rozwoju ekonomii, gospodarki, który głównie opiera się na nowoczesnych technologiach, na innowacjach, na automatyzacji, na robotyzacji, wskazuje na to, że praca ludzka będzie coraz mniej potrzebna, że człowiek będzie wypychany, że tak powiem, z miejsc pracy, w których do tej pory funkcjonował. Także w Polsce już są instytucje finansowe są w tym wiodące, w których zainstalowano robotów i robot wykonuje te wszystkie prace takie podstawowe i zastępuje jeden robot 1500 osób. Zrobiono badania, które pokazują, że także pomyłka i jakość albo jakość wykonywanej pracy jest wyższa i ilość pomyłek wykonywana przez dobrze zaprogramowanego robota jest mniejsza niż tę, którą powoduje człowiek. W związku z tym można powiedzieć tak, że podejście do człowieka i samo funkcjonowanie człowieka za kilka bądź kilkanaście lat będzie zupełnie inne niż w dniu dzisiejszym. Więc dla nas wszystkich, dla uniwersytetów, dla uczelni, także dla Kościoła jest miejsce pracy, bo trzeba będzie, jak się wydaje, tym osobom coś zaoferować społeczeństwu funkcjonującemu. To nie jest tak, że samo społeczeństwo może rozwiązać wszystkie problemy samodzielnie, tak jak to uważano w tej koncepcji homo economicusa, że on zachowuje się racjonalnie i dostosowuje się do każdej sytuacji i będzie mógł sobie radzić w każdej sytuacji. Właściwie tak nie jest, w części tak jest, u niektórych tak jest, ale nie u większości społeczeństwa. A zatem można powiedzieć tak, że to są wyzwania, to są procesy, które zachodzą. Jeśli tak jak fizycy zdefiniowalibyśmy proces, że proces jest zjawiskiem obiektywnym, to rzecz jasna tych procesów zatrzymać nie możemy. One będą funkcjonować. W związku z tym ja, czy nie w związku z tym, ale prowadzę taki wykład z Christophem Pissaridisem. To jest Cypryjczyk mieszkający w Londynie i pracujący w LSE London School of Economics, który otrzymał Nagrodę Nobla w zakresie przewidywania rynków pracy. I z jego badań wynika, że mniej więcej 90% zawodów, z którymi mamy dzisiaj do czynienia, zniknie w najbliższych dwóch dekadach. 90% zawodów.
90% czynności, które wykonujemy, mogą być zastąpione przez automatyzację, robotyzację i tak dalej. Nawet jeśli pisarz się pomylił i byłoby to 50%, to jest to ogromne wyzwanie, które stoi przed tymi, którzy zarządzają, którzy uczą, którzy pracują z młodzieżą, którzy pracują ze starszym pokoleniem i tak dalej. Czyli właściwie w tym kierunku powinniśmy, jak się wydaje, myśleć, w tym kierunku próbować sprawy analizować i tworzyć w pewnym sensie kompilację z tego wszystkiego, co już zostało opracowane w przeszłości i próbować proponować rozwiązania na przyszłość. Dziękuję bardzo. To jest taka ambiwalentna wizja, muszę powiedzieć, dlatego że rozumiem, że będziemy mieli dużo więcej czasu, tylko nie wiadomo, czy będziemy wiedzieli, co z nim zrobić, tak? Można się z jednej strony cieszyć, a z drugiej strony już zacząć przygotowywać na tę sytuację. Dziękuję bardzo. Teraz o głos poproszę pana profesora. Eminencjo, księdza kardynale, pani dyrektor, wasze magnificencje. Zmagania człowieka o przyszłość z punktu widzenia medyka. Ja tu podziwiałem mojego przedmówcę. Lalko, mówiłeś, że powstaje pustka w pewnym sensie, bo człowiek nie musiał, będzie, czy już nie musi pracować 7 dni w tygodniu. Ale ten człowiek będzie ciągle żył. Ten człowiek będzie ciągle żył i ten zawód lekarza, zawód zaufania publicznego jest zawodem, który takiej czy innej sytuacji będzie musiał pomagać temu człowiekowi, bo on nie będzie zawsze zdrowy. To nie będzie tylko jego problem zdrowia fizycznego, ale również psychicznego. To jest ten problem, o którym pan rektor Nowak wspomniał, że trzeba będzie znaleźć miejsce dla tego człowieka i ten lekarz będzie musiał pomagać temu człowiekowi w tej nowej sytuacji. Ten nasz zawód lekarski jest zawodem szczególnym. To wszyscy państwo zdają sobie sprawę z tego, dlatego że medykowi człowiek powierza największe dobro. Dobro, jakim jest zdrowie, a niekiedy jakim jest życie. Od zawsze lekarze mieli pewien dylemat. Dylemat relacji pomiędzy lekarzem a pacjentem, a chorym człowiekiem. Ten dylemat pojawiał się również w relacjach pomiędzy lekarzami, a także pomiędzy lekarzami a całym społeczeństwem. Chory człowiek musi darzyć swojego lekarza zaufaniem. Jeżeli nie ma zaufania, to znaczy, że albo jest to lekarz, u którego nie powinien się leczyć, albo też problem przerasta tego lekarza. Od początku funkcjonowania medyków rozważano i wprowadzano kodeks pracy lekarza w sensie relacji z właśnie chorym człowiekiem. Ten pierwszy kodeks był bardzo, tak jak można dzisiaj powiedzieć, dosyć prymitywny. Kodeks Hammurabiego w zasadzie wyznaczał tylko dwa punkty, albo nagradzał za bardzo dobre leczenie, albo karał lekarza za nieudolność. To bardzo dawno temu i także kolejny kodeks, który tak naprawdę funkcjonuje do dzisiaj. To jest kodeks wprowadzony przez greckiego lekarza Hipokratesa, IV wiek przed naszą erą, ale ta przysięga Hipokratesa ma swoją uniwersalność do dzisiaj. Zarówno ja, jak i pan rektor Gaciąg, kończąc studia,
składaliśmy tą przysięgę, przysięgę, która nas obowiązuje do dzisiaj i która wyznacza nam relacje z chorym człowiekiem. To nie jest tylko pomoc w leczeniu. To jest także traktowanie tego człowieka jako partnera. Ta relacja daje szansę, że chory człowiek będzie miał do nas zaufanie, że będzie wierzył, że skoro przyszedł do nas po pomoc, to znaczy, że ta pomoc będzie mu udzielona. Hipokrates zwrócił uwagę już wtedy na jeszcze jeden element. Leczenie to nie jest leczenie konkretnej choroby, to jest leczenie całego chorego. Ja często dzisiaj też zwracam uwagę, jak słyszę, że będę leczył raka żołądka u pacjenta. Ja mówię, nie, ty będziesz leczył pacjenta, który choruje na raka żołądka. To nie ma co, nie ma potrzeby leczenia akurat tego schorzenia, tej choroby. Ty masz pomóc temu pacjentowi. Ta przysięga Hipokratesa w pewnym okresie była składana również wobec bogów. I chociaż dzisiaj w wielu punktach wobec rozwoju medycyny ona musi być troszkę inaczej postrzegana, to jej jednak uniwersalność pozwala nam spoglądać na tego człowieka w dalszym ciągu tak, jak spoglądał to przed laty Hipokrates. Na czele powinności lekarskiej, i to wynika nie tylko z tej przysięgi, stoi dobro chorego, ale także zaufanie, którym obdarza lekarza i wobec tego konieczność zachowania tajemnicy lekarskiej. A z drugiej strony dbanie o autorytet lekarza. Jeżeli lekarz nie będzie miał autorytetu, to nie będzie w stanie pomagać temu pacjentowi. Dlatego pojęcie mojej pracy jako lekarza, ja się nie obruszam i nie mówię, że nie jest to prawdą, to jest misja. To jest misja, która ma być przez nas spełniona, ale nie taka misja, o której mówił pan doktor Karczewski, jeśli państwo pamiętają jego wypowiedź w pewnym momencie. Doktor Karczewski zresztą był kiedyś podległym mi chirurgiem, ponieważ ja byłem konsultantem wojewódzkim, a on prowadził oddział chirurgii w Nowym Mieście nad Pilicą. Ta misja nasza ma służyć człowiekowi choremu zawsze. I tutaj, drogi Alojzy, nie dwa dni w tygodniu nas zwolni nasza praca od opieki nad chorym. My będziemy zawsze pracować niezależnie od tego, czy to jest dzień, w którym człowiek pracuje bardzo intensywnie, czy też jest na wakacjach i wykorzystuje swoje wspaniałe jachty. Na to liczę, panie rektorze. A my po to jesteśmy. Proszę państwa, do czego dążymy i jak mamy pomagać człowiekowi, jaka jest jego przyszłość? Wszyscy wiemy, że człowiek chce żyć jak najdłużej. My, medycy, staramy się pomagać ku temu, ale musimy pomagać nie tylko w sensie tym, że będzie to pomoc w uchronieniu przed chorobą, ale również w zapewnieniu, że to życie, które będzie wydłużone dzięki naszej pracy, będzie również godnym życiem pod względem psychicznym. Ta etyka, która nas obowiązuje w tej przysiędze Hipokratesa, skłania nas również do tego, żeby zapewnić właściwą jakość tego życia. Od niedawna w medycynie zaczęto podkreślać i stworzono Wydział Nauki o Zdrowiu, który ma szczególnie zajmować się profilaktyką. Tak, to prawda. I tutaj chyba
Pan rektor potwierdzi, że najtańsza ekonomicznie w leczeniu z różnych schorzeń jest profilaktyka, jest zapobieganie, nie medycyna naprawcza. I nam się wydaje, że my teraz dostrzegamy to. To nie jest tak. Proszę Państwa, w 1785 roku Komisja Edukacji Narodowej już także pisała o tym, że profilaktyka jest elementem medycyny, elementem, który powinien być postrzegany i powinien być wykorzystywany. Ja przytoczę takie zdanie, które zostało zawarte w przepisach dietetycznych, o których Komisja Edukacji Narodowej pisała. Jest to część ta sztuki lekarskiej, to jest to zdanie, która sposoby ustrzeżania się chorób podaje, jak to bez wątpienia nauka najszacowniejsza i najważniejsza dla wszystkich ziemi mieszkańców, a bardzo mało znana. Jeśli teraz spojrzymy na to, co się stało w kardiologii, czy co dała nam kardiologia, lata 1970-1990 to jest przełom, który zwiększył szansę o 20% chorym zagrożonym z chorobą wieńcową czy zawałem mięśnia sercowego. Ale to nie był jeszcze wtedy postęp w kardiologii inwazyjnej. To nie był postęp telekardiologii. Wtedy kardiologia zwróciła uwagę na trzy elementy, na trzy zagrożenia, które powodują zagrożenie życia człowieka poprzez chorobę wieńcową, poprzez zawał mięśnia sercowego, a teraz jeszcze powinniśmy dodać do tego udar mózgu. I zwrócenie uwagi właśnie na profilaktykę w trzech elementach. Ten jeden jest bardzo prosty, to jest zarzucenie palenia papierosów. Ten drugi jest już trudniejszy, bo dotyczy właściwego odżywiania się. I trzeci to jest aktywność fizyczna. I te trzy punkty spowodowały, że w przeciągu krótkiego czasu o 20% poprawiły się szanse zdrowia człowieka. Oczywiście ta profilaktyka najlepiej i te trzy elementy, jeśli są wprowadzane do życia ludzi młodych, nie wtedy, kiedy już są zmiany w naczyniach wieńcowych. Ta profilaktyka powinna być prowadzona od najwcześniejszego okresu życia. A więc ten element, który tak bardzo był zauważalny już przed wielu laty, był potwierdzony, czy został potwierdzony w tej profilaktyce kardiologicznej. A teraz chciałem przejść do pewnego elementu, gdzie przełożenie medycyny i człowieka jest szczególnie trudne. Ksiądz rektor, przedstawiając mnie, wspomniał o tym, że jestem nie tylko chirurgiem, ale również transplantologiem. Wiele lat mojego życia poświęciłem przeszczepianiu głównie wątroby. Pod koniec lat 90. australijski lekarz Russell jako pierwszy odważył się pobrać fragment wątroby od matki, by ratować śmiertelnie chore dziecko. To bardzo piękne, ale czy Państwo zdajecie się sprawę z tego, że ten chirurg podjął operację na osobie zdrowej? On chciał ratować chore dziecko, ale on operował osobę zdrową. To jest jedyna sytuacja, kiedy chirurg podejmuje zabieg operacyjny nie dlatego, żeby pomóc temu, którego operuje, tylko żeby pomóc innej osobie. Wydawałoby się, że to takie wspaniałe, ale musimy pamiętać, że każdy zabieg operacyjny jest zabiegiem, który naraża
tą osobę, którą operujemy. Jeżeli operujemy dlatego, że ona jest chora, to wszystko jest proste. A tutaj operujemy osobę zdrową. Wobec tego, czy mnie lekarzowi, i tutaj może nawet mam pytanie do księdza rektora Pawliny, czy mnie lekarzowi wolno w tej sytuacji narażać człowieka w tej przyszłości, żeby pomóc innemu człowiekowi? To jest dylemat, z którym ja do dzisiaj nie potrafię sobie poradzić. Myśmy w Polsce wprowadzili ten sposób leczenia w 1999 roku. Jesteśmy jedyną kliniką, która razem z Centrum Zdrowia Dziecka wykonuje zabiegi operacyjne polegające na pobieraniu fragmentów wątrób i przeszczepianiu chorym, przede wszystkim dzieciom. Zadanie, które stoi przed nami, jest niezwykle trudne i tego dylematu nikt za nas nie rozwiąże. Tutaj lekarze muszą decydować o tym, czy jest to droga poprawy życia człowieka. A może spójrzmy na transplantologię troszkę inaczej. Pewnie Państwo zwrócili uwagę, bo to było raptem przed 2 miesiącami. Obiegła taka informacja cały świat, że transplantolodzy z Uniwersytetu Maryland w Stanach Zjednoczonych przeszczepili choremu człowiekowi serce, które zostało pobrane od świni, transgenicznej świni. To serce działało u tego człowieka przez 2 miesiące. Czy można powiedzieć, że oni zrobili coś niebywałego? Ten chory człowiek miał przez tych lekarzy dane dodatkowe 2 miesiące życia. Ktoś powie, tylko 2 miesiące, ale ileż to jest szczęścia dla takiego człowieka, że był na tym świecie przez 2 miesiące. Oczywiście to nie było tak, że oni podjęli tę decyzję tylko dlatego, że ten konkretny człowiek był chory. Oni prowadzili te badania od lat. Zresztą muszę Państwu powiedzieć, że pierwsze przeszczepienie od zwierzęcia serca to są lata 1984, kiedy małemu dziecku przeszczepiono serce pawiana. To dziecko żyło wtedy tylko 33 dni, ale gdyby tego przeszczepienia nie wykonano, ono nie żyłoby w ogóle. Ono po prostu by zmarło, ponieważ to jej serce, tego dziecka, nie mogłoby funkcjonować. A więc ten element ratowania innego człowieka, czy to poprzez pobieranie fragmentów narządów, jest niemożliwym pobranie od żywego dawcy serca, ale nerkę czy fragment wątroby można pobrać i pomóc choremu człowiekowi. Ale czy ksenotransplantacje, czyli przeszczepienia od innego gatunku, to jest przyszłość? To jest chyba pytanie, na które ani ja, ani nikt z Państwa nie potrafi dzisiaj odpowiedzieć. Chcemy pomagać człowiekowi, chcemy go ratować, chcemy mu dać jakąś kolejną szansę. Proszę Państwa, transplantologia się rozwija. W ubiegłym roku w Stanach Zjednoczonych wykonano ponad 40 tysięcy transplantacji wszystkich narządów. Ale wiecie Państwo, ile osób czeka? Tylko w tym jednym kraju ponad 100 tysięcy czeka na przeszczepienia. W związku z tym, jak im pomóc, skoro ksenotransplantacje są jeszcze w powijakach, kiedy tylko w części niektórych narządów możemy pobrać fragmenty od innego człowieka i to bardzo, bardzo zdrowego. Byłem na kongresie w Stanach, nie w Stanach Zjednoczonych, tylko w Rzymie, kiedy Jan Paweł II wypowiedział się jednoznacznie. Pobieranie narządów od zmarłego dawcy jest dopuszczalne przez Kościół katolicki. Byłem wtedy jako przedstawiciel i transplantologów, i naszej uczelni.
ale czy my możemy w ten sposób pomóc wszystkim? Nie, my musimy również myśleć o tej ksenotransplantacji, o tym pobieraniu odżywego. Proszę Państwa, rektor Alojzy wspomniał o robotyzacji, o tym, że w wielu dziedzinach roboty zastąpią człowieka. Ale wiesz, Alojzy, my też wykorzystujemy roboty. My też wykorzystujemy roboty troszkę może w innym celu. Nie dlatego, żeby one nas zastępowały, ale one czasami są precyzyjniejsze w naszej działalności medycznej. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, polscy lekarze, polscy kardiolodzy w ostatnim okresie informowali, że robot wykonał zabieg na chorych naczyniach wieńcowych, że to, co kardiolog inwazyjny wykonuje, na pewno również precyzyjnie te działania tego robota były doskonałe. Te wszystkie cewniki, które trzeba wprowadzić do naczyń wieńcowych, były tak ukierunkowane, że ten zabieg miał jeszcze większe szanse pomocy temu człowiekowi. I tutaj znowu jest ten element, czy my, medycy, kiedy sięgamy po roboty, rzeczywiście zatracamy naszą umiejętność. Wydaje mnie się osobiście, że nie. Chociaż niektórzy mówią, gdzie jest ten master of surgery, czyli ten mistrz, który swoimi dłońmi, swoimi palcami potrafi wykonać wielkie rzeczy. Ja się nie boję tego, jeżeli robot pomaga. Ten robot pomaga dzisiaj w zabiegach urologicznych, ginekologicznych, w chirurgii onkologicznej, ale również w innych. I mnie się zdaje, że to jest szansa, że ten kierunek dla człowieka chorego jest też. Ja już widzę, że ksiądz rektor życzy sobie, żebym skończył, ale ja już kończę. Ja tylko się odniosę jeszcze do jednej części medycyny, do medycyny przeciwstarzeniowej. Od zawsze medycy chcieli wydłużać życie. Często pewnie kojarzy się ten anti-aging medicine tylko i wyłącznie z myślą o tym, żeby poprawić wygląd pacjenta, żeby usunąć zmarszczki, żeby skorygować jakieś elementy piękności, ale anti-aging medicine to jest medycyna, która ma pomagać w profilaktyce rozwoju wielu schorzeń. I dopiero jeżeli tak patrzymy na medycynę przeciwstarzeniową i dodamy do tego medycynę estetyczną, to jest dopiero całość. I tutaj ta korzyść tego człowieka, który może jeszcze troszkę to będzie trwało, będzie żył 120 lat w dobrym zdrowiu psychicznym, w dobrym zdrowiu fizycznym i w swojej piękności. Ogromnie dziękuję za zaproszenie i za przedstawienie tego problemu od strony medycznej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Związany z zagadnieniem w ogóle transhumanizmu i łączenia organizmu ludzkiego zarówno z organizmami zwierzęcymi, jak i z oczywiście techniką. To jest problem, który w Polsce nie jest jeszcze przez nas debatowany i myślę, że ta dyskusja nie trwa, ale najbliższe 2-3 lata chyba wystarczą, żeby to był główny problem debaty filozoficznej i etycznej. Pan profesor Zbigniew Stawrowski. Księże kardynale, pani dyrektor, szanowni państwo. Bardzo dziękuję za zaproszenie do tej debaty. Czytając to główne pytanie, co ludzie nauki, religii, sztuki mogą... Nie słychać, tak? Przepraszam. Bliżej, tak. Teraz lepiej. Co ludzie nauki, religii, sztuki, w jaki sposób mogą przyczynić się do kształtowania przyszłości człowieka,
świata, no przyszło mi do głowy zdanie z modlitwy pańskiej: i nie wódź nas na pokuszenie, bo w 15 minut na takie pytanie w żaden sposób się nie da odpowiedzieć. Nie wiem, czy w ogóle się da odpowiedzieć, natomiast no jednak pytanie to traktuję jako mocny impuls do refleksji nad człowiekiem i w bardzo, bardzo trudnych czasach. No, punkt widzenia filozoficzny jest szczególny, bo on jest z jednej strony najbardziej ogólny, a jednocześnie ma w sobie coś takiego, co w gruncie rzeczy łączy nas wszystkich ludzi. No, filozofia jest ostatecznie miłością mądrości. Każdy z nas woli być mądry niż głupi. Każdy w jakimś sensie tym najbardziej podstawowym jest filozofem. Więc jako filozof powiedziałbym najbardziej ogólnie, no, chodzi o to, żeby każdy z nas przyczyniał się do tego, żebyśmy wszyscy coraz bardziej miłowali mądrość, a także żebyśmy potrafili w coraz bardziej mądry sposób miłować innych ludzi. No to bardzo ładnie brzmi, tylko to trzeba jakby jednak skonkretyzować. Filozofia też jest oczywiście różna, różnorodna. Pod tą nazwą kryje się wiele różnych sposobów rozumienia filozofii. Ja przyznam się otwarcie, zaliczam sam siebie do nurtu, którego początków możemy znaleźć w starożytnej Grecji, mianowicie u Sokratesa. Dla Sokratesa filozofia w gruncie rzeczy była, tu jest zdanie do księży, była sztuką duszpasterską, ponieważ filozof, głównym zadaniem filozofa była troska o duszę każdego człowieka, żebyśmy byli lepsi, żeby nasze dusze były lepsze. No ale oczywiście powstaje pytanie, co to znaczy, że ta dusza ma być lepsza. No od razu wchodzimy w wymiar dobra i zła, tego co lepsze, tego co gorsze. I to jest podstawowy wymiar filozofii. Nie chodzi o to, żeby było skuteczniej, sprawniej, ale chodzi o to, żeby było lepiej. Ten wymiar, często nazywany również wymiarem moralnym, jest podstawowym wymiarem filozofii i w żaden sposób tego się nie da zredukować do nauk szczegółowych. Kiedy pan profesor Nowak opisywał rozwój współczesnej ekonomii, że pewne obszary życia, pewne zawody zostaną wyeliminowane, zastąpione przez robotykę, ja jako filozof się nie boję, bo pomijając te prace takie fizyczne, które mogą być bez trudu zastąpione przez roboty, ale nawet praca niezwykle intelektualna, wymagająca wielkiej inteligencji, też jakoś może być zastąpiona przez sztuczną inteligencję. Ale jeszcze do tej pory nie słyszałem, żeby ktoś mówił o sztucznej mądrości. To jest bardzo ciekawe, bo to od razu widać, jaka jest różnica między sztuczną inteligencją a mądrością, czy ewentualnie sztuczną mądrością. Sztuczna inteligencja w gruncie rzeczy sprowadza się do mocy obliczeniowej. To słowo moc, ja tutaj podkreślam, to jest pewien sposób rozumienia także naszego umysłu, który ma być potężniejszy. Mądrość niekoniecznie jest związana z potęgą. Czasami jest związana z czymś całkowicie przeciwnym, z rezygnacją z siły, z ustąpieniem pola, z samoogołoceniem. To są jednak odmienne wymiary. Z perspektywy filozoficznej warto również popatrzeć na taką kondycję i człowieka, i świata, w którym żyjemy. Chciałem się tutaj odwołać do pewnej metafory, która w filozofii jest od samego początku obecna, ale jak te najważniejsze metafory, ona jest zawsze aktualna. To jest metafora jaskini Platona. My żyjemy w świecie cieni. W gruncie rzeczy rzeczywistość, którą poznajemy, wygląda właśnie tak jak cienie rzucane przez prawdziwe rzeczy na ścianie. Staramy się te cienie jakoś rozpoznawać, opisywać, ale w gruncie rzeczy dostęp do tej prawdziwej rzeczywistości jest bardzo ograniczony ze względu na nasze ograniczone możliwości poznawcze. I ta metafora, która opisuje generalnie kondycję człowieka,
tym bardziej opisuje naszą sytuację we współczesnej epoce, kiedy odbiór rzeczywistości i opis rzeczywistości jest dodatkowo zaburzony. Przez kogo? No przez człowieka. My żyjemy w świecie mediów. My nie mamy do czynienia bezpośrednio z tym, co się dzieje. Nawet w tej chwili jest wojna na Ukrainie. My to wszystko wiemy za pośrednictwem mediów. Czy posiadamy dostateczne środki, sposoby, żeby weryfikować, co tak naprawdę jest prawdą, rzeczywistością, a co jest pewną interpretacją robioną czasami w dobrej woli, czasami w złej woli. To jest również sytuacja bardzo dotkliwa dla nas, współczesnych ludzi, bo my tak naprawdę nie wiemy do końca, co jest. No ale właśnie zadaniem filozofa jest nieustanne pytanie, nieustanne przebijanie się do samego źródła, do samych podstaw, odsłanianie na tyle, na ile się da tego, co jest. W metaforze jaskini no, to jest ta wizja filozofa, który wychodzi, który jest w stanie z tej jaskini się wydostać i chociażby przez moment zobaczyć te byty naprawdę istniejące. Tylko problem nawet dla filozofa, który wychodzi albo któremu się zdaje, że czasami wychodzi z tej jaskini, jest to, że on musi wrócić do tej jaskini, a tak naprawdę on nigdy tej jaskini nie opuszcza. On zawsze w niej jest, zawsze status filozofa jest dokładnie taki sam jak status każdego innego człowieka. Też wie o świecie poprzez media, poprzez autorytety różne z różnych dziedzin. My to tą całą naszą wiedzę, nasze rozumienie świata mamy w formie zapośredniczonej. A jednocześnie mamy poczucie, że jest jakiś dostęp do tego, co nam pozwoli zweryfikować, czy to jest prawdziwe, czy też nie. Jaki jest, oczywiście moglibyśmy tutaj zadać pytanie, jakie jest główne zadanie filozofa, który zawsze jest w jaskini, ale który przynajmniej czasami próbuje wyjść poza tą jaskinię. No zasadą jest właśnie czyszczenie tego, co widzimy. Ja bym to nazwał tak, to jest praca nad pojęciami, czyszczenie pojęć. My posługujemy się pojęciami bardzo wieloznacznymi. Często wydaje nam się, że się wzajemnie rozumiemy, a się nie rozumiemy, dlatego że za każdym ważnym pojęciem, które używamy, każdy człowiek może podstawiać jakąś inną rzeczywistość. Praca filozofa jest przede wszystkim pracą nad czyszczeniem pojęć. A jakie pojęcie najbardziej zasługuje do wyczyszczenia? To jest pojęcie człowieka. Kim jest człowiek? Proszę Państwa, my też do końca nie wiemy, kim jest człowiek i nieustannie o to się spieramy. Spieramy się także między reprezentantami różnych nauk. Reprezentanci różnych nauk szczegółowych opisują i znakomicie to robią, bardzo dobrze to robią, pewien wymiar naszego człowieczeństwa. Ten wymiar, który łączy nas z światem przyrody. My jako ludzie jesteśmy zwierzętami, no, ssakami. Rządzą nami te same prawa natury, prawa biologii, które rządzą życiem zwierząt. Tak samo jesteśmy bytami, przedmiotami, rzeczami jak inne przedmioty przyrody. Rządzą nami prawa fizyki. Jeżeli ja wyskoczę z trzeciego piętra, to spadnę na dół z tym samym przyspieszeniem jak kamień. No ale jest oczywiście w człowieku coś więcej i to coś więcej szczególnie fascynuje filozofów, również teologów, nie bez powodu, bo to jest to, co transcenduje. Transcenduje to nasze przyrodnicze, biologiczne istnienie. A co transcenduje? No tutaj moglibyśmy podać też kilka różnych pojęć, ale ja ograniczę się do jednego pojęcia. Myślę, że kluczowego, to jest pojęcie wolności. Pojęcie wolności. Zresztą Jan Paweł II w encyklice Veritatis Splendor napisał, że wszystkie podstawowe problemy moralne człowieka dadzą się sprowadzić do problemu wolności. Co to jest wolność? Co to jest wolność? Spór o to pytanie, o odpowiedź na to pytanie w gruncie rzeczy dzieli ludzi od czasów starożytnych, ale także dzieli nas dzisiaj. Problem polega na tym, że człowiek jest istotą paradoksalną, że z jednej strony jest
niezależny, wolność ma również ten aspekt niezależności, jak również uzależniony. Jest autonomiczny, jak niektórzy mówią, ale także heteronomiczny. Ta paradoksalność ludzkiego bytu powoduje to, że niektórzy postrzegają człowieka tylko przez jeden aspekt naszego człowieczeństwa, opisując na przykład nasze różne uwarunkowania. Nauki przyrodnicze starają się człowieka wyjaśnić w pełnym zakresie, także starają się wyjaśnić jego wolność, redukując do wymiaru przyrodniczego. Różne próby neurofizjologicznego tłumaczenia ludzkiej wolności w tym kierunku zmierzają. Ale również jest inne niebezpieczeństwo, że w człowieku się dostrzega tylko tą jego wolność, tą jego autonomiczność, nie dostrzegając tego, że autonomiczność nasza nie jest czymś, co my sobie autonomicznie wypracowaliśmy. To jest coś danego. To jest coś, co otrzymaliśmy niejako z góry. I dopiero zaakceptowanie tego uwarunkowania pierwotnego pozwala nam w pełni i prawdziwie cieszyć się naszą wolnością i autonomicznością. Na koniec użyję jednego pojęcia, które prowadzi nas do teologii. Człowiek jest bez wątpienia bytem absolutnym. Ma w sobie wymiar absolutny. Ale jak to bardzo precyzyjnie i paradoksalnie określił wielki filozof niemiecki Schelling, człowiek jest pochodnym absolutem. Pojęcie pochodnego absolutu jest absolutnie paradoksalne, ale chyba najlepiej określa to, kim jest człowiek. Zarówno jego nieskończone powołanie, jak i również całe zakorzenienie w świecie rządzonym prawami przyrody, biologii, także prawami, które opisują rzeczywistość społeczną i kulturową, ale o tym już nie będę mówił, chociaż to moja szczególna dziedzina. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Niewątpliwie tym nawet bardzo krótkim i zwartym wystąpieniem, ale pan profesor wszedł niewątpliwie w konflikt z głównymi nurtami współczesnego myślenia o filozofii, co najmniej z naturalizmem i z pragmatyzmem tak bardzo mocno. Proszę państwa, naprawdę pan profesor Stawrowski reprezentuje tutaj postać no, bardzo dawnego typu filozofii. Miejmy nadzieję, że zostanie ten typ filozofii odnowiony. Dziękuję bardzo. Ksiądz profesor Marian Machinek. Eminencjo, ekscelencje, magnificencje, panie i panowie. W zasadzie mam ułatwione zadanie nieco jako ostatni mówca. Rozumiem, że moje zadanie jako teologa to jest pokazanie tego wkładu teologii albo możliwego wkładu teologii w debatę dotyczącą człowieka i jego przyszłości, szczególnie z nauką i kulturą. Chciałbym rozpocząć od tego, że teologia, panie rektorze, wnosi coś takiego jak kapitał początkowy do tej debaty, czyli pewną wizję człowieka, która nie jest wizją oczywiście wyczerpującą. Teologia widzi człowieka jako wielowymiarowego, ale szczególnie dwuwymiarowego, cielesno-duchowego. Istnieje to wyrażenie corpore et anima unus, czyli jeden ciałem i duszą. Nie jest to dualizm, ale nie jest to też monizm. Element, który pokazuje godność człowieka i jego, można by powiedzieć, jego wartość. Godność człowieka, która jest nieprzeliczalna za Kantem, moglibyśmy powiedzieć, na żaden ekwiwalent pieniężny. I tu teologia ustaliła takie diktum: każdy człowiek i cały człowiek. Każdy człowiek, to znaczy
nie tylko niezależnie od fazy rozwojowej, niezależnie od znaczenia społecznego, niezależnie od wykształcenia, od wiedzy, od wkładu. Cały człowiek, to znaczy nie tylko pewne jego cechy, autonomia, jakaś zdolność do wyższego myślenia, ale również jego cielesność. Również to wchodzi w skład ludzkiej godności. I zostało to wyrażone w klasyczny sposób przez Karola Wojtyłę w jego normie personalistycznej. Tak? I z tymi trzema koordynatami teologia wchodzi w dialog zarówno z nauką, jak też z kulturą. W zasadzie ten dialog jest nie tylko nieuchronny, ale bardzo naturalny dla teologii, ponieważ każdy wierzący człowiek nie chce żyć w dwóch światach, nie chce żyć w jakiejś duchowej schizofrenii. Musi wpisać to, co wie o świecie i świat, w który żyje, w swoją wiarę. Inaczej będzie rzeczywiście, znaczy taka duchowa schizofrenia na dłuższą metę się nie uda po prostu. Musi dążyć do integracji i dlatego ten dialog jest czymś, można by powiedzieć, automatycznym. Wiara chrześcijańska charakteryzuje się tym, że szuka zrozumienia, gdybyśmy mieli sięgnąć do tego anzelmiańskiego diktum, wiara szukająca zrozumienia. W dyskusji z naukami, jeżeli chcielibyśmy rozumieć nauki w tym znaczeniu sciences, w znaczeniu nauk przyrodniczych, teologia wchodzi w zasadzie z takim bardzo optymistycznym przekonaniem. W teologii mówi się, że Bóg odkupienia i Bóg stworzenia jest tym samym Bogiem, więc prawda, którą odkrywają nauki przyrodnicze, nie może... To znaczy nie jest, po prostu nie jest sprzeczna z wiarą. Nie dlatego nie może być sprzeczna z wiarą, że ktoś jej tego zabrania, tylko dlatego, że prawda o świecie i prawda o wierze w jakimś punkcie na pewno się ze sobą stykają. Ale teologia wnosi taki bardzo krytyczny moment tam, gdzie pojawia się patos postępu. Nie sam postęp, tylko pewien patos postępu. Ja rozróżniam tutaj pomiędzy rozwojem, rozwój jest czymś nieuchronnym, jest czymś automatycznym, to, że rozwija się technika, to, że rozwija się wiedza. Natomiast to, w jaki sposób zostaje użyta, w jaki sposób zostaje spożytkowana, sprawia, że może być albo progresem, albo postępem, albo regresem. To się musi dopiero okazać. Czyli z samego faktu, że coś jest nowe, że pojawia się jakiś nowy nurt myślenia, nie wynika, że jest on lepszy od tych, które były dotychczas. Zawsze coś wnosi, zawsze jest inspirujący, natomiast no, musi wejść w dialog, musi zostać, można by powiedzieć, zobaczony. I tutaj w dialogu pomiędzy teologią a naukami, szczególnie naukami przyrodniczymi, wydaje mi się, że bardzo istotne jest rozróżnienie pomiędzy faktami, hipotezami, teoriami, a tym elementem światopoglądowym. I czasami od strony teologii, teologowie odnoszą wrażenie, że ta świadomość metodologiczna, która teologowi nie pozwala na to, żeby dyskutować z faktami, można by powiedzieć, tak? Z drugiej strony, czyli ze strony nauk przyrodniczych, nie zawsze jest brana pod uwagę, kiedy najpierw detronizuje się teologię, mówiąc, że nie ma nic dzisiaj do powiedzenia, a następnie przedstawiciele nauk przyrodniczych bardzo chętnie siadają na jej tronie i ubierają się w jej togę, można by powiedzieć, i ferują w oparciu o fakty, które są rzeczywiście bezsporne, tezy światopoglądowe, nie bacząc na przekroczenie pewnej granicy metodologicznej. I tutaj teologia będzie na przykład dyskutować z neuronaukami współczesnymi, które są niezwykle istotne i rzeczywiście z jednej strony zmuszają teologię do rewizji
pewnych swoich, pewnego spojrzenia na człowieka. Z drugiej jednak strony, kiedy ferują opinie albo ferują pewniki w stylu nic innego jak tylko, wola człowieka to jest nic innego jak tylko potencjały początkowe, czy refleks potencjałów początkowych, albo świadomość, samoświadomość człowieka jest niczym innym jak tylko aktywnością bioelektryczną mózgu, wtedy teologia zgłosi pewne krytyczne zastrzeżenia. I podobnie jest w dialogu teologii z kulturą. I ten dialog jest obustronny, można by powiedzieć, te impulsy są obustronne. Teologia musi wziąć pod uwagę rozwój kultury i jest takie pojęcie teologiczne jak locus theologicus, gdzie w inspiracjach, które przychodzą spoza teologii i nie tylko spoza teologii, ale spoza przestrzeni wiary w ogóle, teologia odnajduje bardzo istotne elementy, które należy wziąć pod uwagę i które ubogacają teologię. Jednocześnie teologia jest czymś dla kultury w rodzaju pewnego filtra hermeneutycznego, który nie pozwala na to, żeby wszystko, co się pojawia w ramach kultury, brać za dobrą monetę. Mogą być takie kierunki kultury, które Roger Scruton nazwał kulturą brzydoty na przykład, tak? Culture of ugliness, i które w jakimś sensie, można by powiedzieć, przynajmniej z teologicznego punktu widzenia, degradują człowieka. Jeżeli teraz w efekcie tego dialogu spojrzymy na perspektywę przyszłości, jakie są wyzwania dla teologii, w zasadzie ta kategoria przyszłości jest dla teologii bardzo kategorią bliską. W teologii nie mówi się o futurologii, ale mówi się o eschatologii. Tak? Ta kategoria eschatonu, czyli rzeczy ostatecznych, jest kategorią bliską, ale teologia nie myśli jedynie o czymś, co przekracza doczesność, czyli jakimś dopełnieniu wieczności, ale liczy też na to, że uda się człowiekowi tak ukształtować teraźniejszość, że będzie teraźniejszością przyjazną rozwojowi, przyjazną człowiekowi. I dlatego teologia wchodzi w ten dialog z takim, można by powiedzieć, optymizmem. Kategoria nadziei to jest kategoria bardzo bliska teologii. Myślę sobie, że w wielu nurtach współczesnych, które są nurtami zarówno nauki, jak i nurtami kultury, teologia może znaleźć, albo jeszcze inaczej, może wyrazić siebie poprzez to, co te nurty przynoszą. Ja chciałbym wskazać na jeden taki nurt, jest to właśnie ten nurt ekologii. On może być oczywiście zideologizowany, ale jednocześnie jest tutaj coś, co można by powiedzieć jest głęboko teologiczne i co wyraziło się również w encyklice Laudato Si papieża Franciszka. Teologia humana, teologia ludzka, to znaczy gdzie człowiek postrzega siebie nie tylko wobec swojego otoczenia, wobec przyrody, którą powinien chronić, ale bada też albo patrzy na siebie w kontekście zarówno naturalnego, jak i społecznego habitatu, który jest najlepszym dla niego, tak? Który spełnia wymogi zarówno jego duchowo-cielesnej natury, jak i jego najbliższego pierwszego otoczenia, jakim jest rodzina, jak i tego społecznego otoczenia, które pomaga osobie dążyć do swojej doskonałości. Gdybym miał wskazać na największe wyzwanie dla teologii ze strony kultury i również nauki, te nurty się przebijają, te nurty się w jakiś sposób pokrywają, to wskazałbym na taki podwójny paradygmat, który jest bardzo
obecny we współczesnej kulturze. To jest z jednej strony paradygmat władzy, gdzie nie pyta się już, gdzie jest racja, tylko się pyta, skąd przychodzi dana teza, kto ma prawo decydować. I ten paradygmat jest związany z paradygmatem autonomii. Władza i autonomia podniesiona do rangi najwyższej wartości daje efekt, który byłby bardzo bliski Friedrichowi Nietzschemu i jego woli panowania. Myślę, że to jest, że tak należy przetłumaczyć jego wyrażenie Wille zur Macht. To się pojawia w bardzo wielu sporach współczesności, sporach bioetycznych na przykład, tak? Panowanie człowieka, który chce panować nad wszystkim bez żadnych innych punktów odniesienia. Tutaj wydaje mi się, że ta dyskusja teologii z kulturą i z nauką może być dla obu stron bardzo pożyteczna. Dziękuję bardzo.